Witam Was wszystkich ponownie na moim kanale, witam moich subskrybentów, witam osoby nowe, które tutaj zawitały, witam także hejterów. Mam przepyszną kawusię, którą zrobiła mi moja prześliczna żonka. I odniosę się dzisiaj do tego oto materiału, który widnieje na kanale Radosław Słodkiewicz. Materiał nosi tytuł Wolne ciężary versus maszyny. Wnioski po 30 latach treningu. No więc doświadczenie Radosława Słodkiewicza, 30-letnie doświadczenie Radosława Słodkiewicza. Radosław Słodkiewicz opowie nam tutaj, co jest lepsze, maszyny czy może wolne ciężary. Powiem Wam już teraz, że ja już się zapoznałem z tym materiałem i jak zwykle przy materiałach Radosława Słodkiewicza będzie dzisiaj bardzo śmiesznie, bardzo śmiesznie. No, nie ma na co czekać, trzeba urywek tego materiału tutaj odtworzyć, żeby zobaczyć, o czym mówi Radosław Słodkiewicz. Trzeba też przypomnieć, że Radosław Słodkiewicz ma szkołę trenerów personalnych. I tak, powiem jedno. Kiedy wcześniejsze materiały Radosława Słodkiewicza, które miały taki, można powiedzieć, charakter głupio-śmieszny, no to były, można powiedzieć, że śmieszne, no bo co komu robi krzywdę, że kupi suplement HMB i nie pójdzie mu te 16 kg masy w przeciągu 3 tygodni, o których mówił Radosław Słodkiewicz. No, straci pieniądze, ale na zdrowiu nie ucierpi. Co komuś zrobi krzywdę, jeżeli kupi booster testosteronu, po którym ma kilkusetkrotnie wzrosnąć norma testosteronu? No, nic się nie stanie w sumie, tylko straci pieniądze albo swoje, albo jeżeli jest młodym adeptem kulturystyki na utrzymaniu rodziców, no to straci pieniądze rodziców, ponieważ wiadomo, że nie będzie miało to miejsca, więc po boosterze testosteronu testosteron nie wzrośnie kilkusetkrotnie, no to jest oczywiste. Ale tutaj to, co opowiada Radosław Słodkiewicz w tym materiale, z którym ja się zapoznałem, jest to niebezpieczne. Jest to niebezpieczne z tego powodu, że no, przynosi to szkodę młodym adeptom kulturystyki. Może im to wyrządzić krzywda. Więc jeżeli ktoś będzie słuchał tych rad Radosława Słodkiewicza, które tutaj są na tym materiale i wprowadzi je w życie, to zrobi sobie bardzo szybko krzywdę. Zaraz dowiemy się dlaczego. Zaraz tutaj posłuchamy urywku. Mam tutaj słuchaweczki. Urywek materiału. Radosław Słodkiewicz, no, słuchamy. Nie będziemy za dużo tutaj tego materiału odtwarzać, żeby nie naruszyć praw autorskich. A zresztą nie wiem, czy ktokolwiek z Was by wytrzymał ten cały materiał. Ale są tacy, co widać po wyświetleniach i łapkach, że są tacy, którzy to wytrzymują. No, posłuchajmy. Oczywiście to, co powiem, może zaskoczy wielu z Was. Tu się zatrzymam na chwilkę. Wezmę łyka kawusi. Radosławie Słodkiewicz, obojętnie co powiesz, to mnie nie zaskoczy. Teraz ja Ciebie zaskoczę. Nawet to, co siedzi najgłębiej w Twojej głowie, w Twoim mózgu, jeżeli to tu wyciągniesz i powiesz na przykład słowo pomidor, mnie to całkowicie nie zaskoczy. Nie ma rzeczy, którą byś tu teraz powiedział i ona by mnie zaskoczyła. Po tym, co my słyszeliśmy wcześniej, a więc po tym, 16 kg masy mięśni w przeciągu 3 tygodni, po suplemencie, który nie działa, po HMB, to jak Ty byś chciał kogoś w tym momencie zaskoczyć? Czym? Czym byś kogoś zaskoczył? Nie wiem, co byś musiał zrobić, żeby kogoś zaskoczyć. Po tym odtworzymy kawałek tego materiału. Doświadczenia powiem jeszcze, że kilku zawodników próbowało tych suplementów i chodzili również na badania sprawdzające poziom testosteronu i muszę powiedzieć, że wyniki były zaskakujące, bo było kilkusetkrotne przekroczenie normy. Nie będę tu już wymieniał oczywiście z nazwisk, ale jeżeli... Nie wymieniaj z nazwisk. No widzicie. Na tym materiale Radosław Słodkiewicz powiedział, że z doświadczenia on wie, że jego koledzy chodzili na badania i po tym boosterze testosteronu mieli kilkusetkrotne przekroczenie normy na badaniach. Kilkusetkrotne przekroczenie normy testosteronu po boosterach testosteronu. Radosław Słodkiewicz wie to z doświadczenia. A więc powiedz mi teraz, Radosławie, jak Ty po 30 latach doświadczenia tego treningu chciałbyś mnie w tym momencie zaskoczyć? Czym? Ja mówię, królika z kapelusza mógłbyś wyjąć i mnie nie zaskoczysz w tym momencie. No podejrzewam, że nikogo już nie zaskoczysz
niczym, co teraz byś tutaj... Mógłbyś naprawdę wymyślać cokolwiek. Tak jak powiedziałem wcześniej, mógłbyś powiedzieć słowo pomidor i nikogo tutaj na pewno nie zaskoczy. Ale posłuchajmy, jeszcze raz słuchaweczki. Co dalej ma do powiedzenia Radosław Słodkiewicz w tym materiale, bo to jest bardzo interesujące. Bo gdzieś cały czas jest utarty mit taki, że tak naprawdę prawdziwe dziki i ci, którzy chcą mieć wielkie mięśnie, muszą trenować tylko ciężką sztangą i sztangielkami, ale nie jest to wcale... Radosławie, nie jest to mit, tylko jest takie powiedzenie, stare, ale prawdziwe, że największe dziki wychodzą z piwnicy, tak? No więc największe dziki rosną w piwnicy. Dlaczego? Ponieważ tam nie ma maszyn, tam masz hantle, tam masz sztangi, tam masz wolne ciężary, przede wszystkim. I tak naprawdę przy użyciu małej ilości sprzętu, ale dużych chęci, co ty powinieneś w szczególności to wiedzieć, aczkolwiek myślę, że wielkie, duże ilości środków dopingujących spowodowały to, że ty tego nie wiesz po prostu, bo wiadomo, że jak skujesz tyłek, no to biceps rośnie nawet przy podcieraniu tyłka w toalecie, prawda? A więc no tu Radosław może tego nie wiedzieć, ale największe dziki wychodzą z piwnicy, więc tam nie ma maszyn, tam są wolne ciężary. Jeżeli ćwiczysz na wolnych ciężarach, to budujesz mięśnie, tak? Dlatego mówimy, że największe dziki wychodzą z piwnicy, więc ludzie, którzy ćwiczą na wolnych ciężarach, i to jest prawda. To jest prawda, to nie jest żaden mit. No ale zaskocz mnie, zaskocz mnie. Zaskocz mnie teraz. Prawda. Dobre maszyny dają, w moim odczuciu przynajmniej, czasami dużo więcej pożytku niż wolny sprzęt. Niewolny sprzęt. Dobrze, przepraszam. Tu na chwilkę się zatrzymamy. Radosławie Słodkiewicz, czy mówi coś tobie naturalna i fizjologiczna trajektoria ruchu? Czy mówi coś tobie maksymalny zakres ruchu? Czy mówi coś tobie zaangażowanie dużej ilości mięśni? Czy mówi coś tobie praca mięśni pomocniczych i stabilizatorów? Czy mówi coś tobie koordynacja i równowaga? Czy mówi coś tobie stabilizacja ruchu w obrębie konkretnego stawu, a więc mięśnie synergistyczne? Czy mówi to coś tobie? Czy te słowa coś tobie mówią? Prawdopodobnie nie. Dlatego nie wiesz, nie masz zielonego pojęcia, dlaczego ćwiczenie na wolnych ciężarach jest dużo, dużo lepsze niż na maszynach. Ale jak tak bym miał ci opowiedzieć bardzo szybko, odpowiedzieć, o może to puszczę, żeby nie naruszać już praw autorskich, a nawet to będzie lepiej pasować. Radosław Słodkiewicz tłumaczy młodemu adeptowi kulturystyki, dlaczego te wszystkie aspekty, o których wspomniałem wcześniej, a więc naturalna i fizjologiczna trajektoria ruchu, maksymalny zakres ruchu, praca mięśni pomocniczych, stabilizatorów, koordynacja, równowaga, stabilizacja ruchu w obrębie konkretnego stawu, mięśni synergistyczne, otwarty układ biomechaniczny, itd., itd. Radosław Słodkiewicz tłumaczy tutaj młodemu adeptowi kulturystyki, o tutaj jest Radosław, tutaj jest młody adept kulturystyki, Radosław mu tłumaczy, dlaczego ćwiczenie na maszynach jest lepsze niż na wolnych ciężarach. Jeżeli chodzi o maszyny, to tak, maszyny się nadają bardzo dobrze, Radosławie, do tego, żeby sobie szybko zrobić kontuzję. Maszyny się nadają dla ludzi, którzy, wracają po urazach. To są dobre maszyny do tego. Nie wiem, czy kiedyś byłeś, Radosławie Słodkiewicz, w centrum fizjoterapii. Ja kiedyś byłem w centrum fizjoterapii. I tam były maszyny dla osób po urazach, dla osób, które tam odniosły jakieś ciężkie urazy. I te osoby ćwiczyły na takich maszynach. Te maszyny mechanikom nie różniły się niczym, a więc trajektorią ruchu nie różniły się niczym od tych, które są na siłowni. Oczywiście te na siłowni są ładniejsze. No achy, ochy, wiadomo, mają przyciągać ludzi na siłownię. Ale te maszyny w centrum fizjoterapii były dokładnie, miały takie same zadania, więc spełniały dokładnie te same zadania.
co te maszyny na siłowni. I to były maszyny dla ludzi, którzy wracają po urazach. Niektórzy mówią, że maszyny są dla kobiet, co oczywiście to jest nieprawda. Kobieta powinna ćwiczyć dokładnie tak samo jak mężczyzna, więc maszyna tak naprawdę upośledza tą naturalną i fizjologiczną trajektorię ruchu. Co będzie, jeżeli młody adept kulturystyki posłucha Radosławy Słodkiewicza i uzna, że maszyny są lepsze, nawet lepsze niż wolne obciążenia, wolne ciężary? Po pewnym czasie upośledzi tą naturalną i fizjologiczną trajektorię ruchu i po czasie, kiedy już sobie zda sprawę, bo w pewnym momencie sobie zda sprawę, że te maszyny w ogóle na niego nie działają, oczywiście jeżeli nie bierze środków dopingujących, zda sobie sprawę, że te maszyny w ogóle nie przynoszą żadnego rezultatu i będzie chciał sobie przejść na wolne ciężary. Ale ta naturalna i fizjologiczna trajektoria ruchu jest już upośledzona. W momencie, kiedy przejdzie na ciężary, robi sobie bardzo szybko kontuzję. A więc maszyny tak, prowadzą szybko do kontuzji. Oczywiście niektóre maszyny można wykorzystać w ćwiczeniach izolowanych, tak? To można wykorzystać prostowanie, uginanie, jeżeli chodzi o ćwiczenia na nogi, ale tu można je zamienić bardzo dobrze, wkładając na przykład hantle między stopy i też można zrobić prostowanie nóg. Także wszystko można zastąpić. To nie jest tak, że jeżeli maszyna izoluje bardzo dobrze, to trzeba korzystać z tej maszyny. A więc tak naprawdę no, maszyny prowadzą do kalectwa, do upośledzenia ruchu i nadają się bardzo dobrze dla osób, które wracają po jakichś tam urazach, a więc dla ekipy KFD w sam raz, a więc jak znalazł dla ekipy KFD. A więc co mógłbym tutaj powiedzieć na koniec? Młodzi adepci kulturystyki, uważajcie na ludzi takich jak Radosław Słodkiewicz, którzy udają, że mają bardzo duże doświadczenie w kulturystyce, ale tak naprawdę jest duże doświadczenie, ale w braniu środków dopingujących. Po środkach dopingujących oczywiście nie wiesz już, po czym tobie mięśnie rosną, jak widać. No i też nie wiesz, od czego ci przerosły organy wewnętrzne i staje się sylwetka, no, podobna do tej, a więc sylwetka w kształcie kuli. Na razie, cześć, pozdrawiam, jak zwykle to robię. Bum, szpilka, łapa siedzi.